Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, niedawno o tym wspominałem i pojawiło się, tak jest. To, co tu widzicie, to jest mały mouse, tak zwany, czyli podmiana za V-kę 9 tieru, która po prostu, no nie wiem, wyparuje, przestaje istnieć. Tak to będzie wyglądało, bardzo podobny do mouse'a, musicie chyba przyznać, pojazd. Dodatkowo z garnkiem i to takim już, no, perfidnym garnkiem. Ale wydaje się całkiem niezły, chociaż mówiąc szczerze, na początku myślałem, że będzie to pojazd dużo lepszy od V-ki, ale teraz mam mieszane uczucia i myślę, że wręcz może być to pojazd gorszy. No ale przyjrzyjmy się, słuchajcie, przyjrzyjmy się. Otóż tak, mamy Tier 9, to są wszystko dane dla 100% załogi. 2000 życia, bardzo, bardzo dużo. Moim zdaniem, czyli spokojnie może być. Silnik 1500 koni przy masie 170 ton to jest oczywiście tragedia, no ale trudno, chyba nikt się nie spodziewał jakiegoś rączego rumaka. Tutaj mamy 8,82 konia na tonę. Będzie to pojazd wolny, no nie oszukujmy się, naprawdę bardzo, bardzo ślamazarny. Następnie maksymalna prędkość 20 km na godzinę do przodu, 15 do tyłu, czyli słabizna. Dodatkowo to będzie o wiele mniej żwawe niż Tortoise, moim zdaniem. Naprawdę. Co mamy tutaj? Obrót 20 stopni, czyli słabizna. Opory dla gruntu po prostu potężne, 1,7, 1,8, 2,8. Wieża obraca się tylko 18 stopni. Wiewnętrz mamy 370, radio 740. Pancerz oczywiście to będzie główną zaletą tego czołgu. Ciekawy jestem, czy tutaj czasem weak spota nie ma. Zobaczcie, pancerz 200, a z boku aż 180. I na wieży 250 z przodu i 200 z boku. Co mamy jeszcze? Działo 150 mm L31. Damage 750, czyli fajny. Penetracja 225. Czyli tutaj spokojnie by wystarczyła. Ciekawe, czy będą te złote pestki słynne używane w esetce. Chciałbym zobaczyć. Niestety tylko 3,1 strzała, DPM wychodzi 2,300, przepraszam. Reload aż 19 sekund. Celność 0,46, czyli działo niezbyt celne. Czas celowania 3,07. Depresja o dziwo nawet całkiem fajna, czyli 7 stopni. I elewacja aż 25 stopni. Mówię aż, bo tutaj spodziewałem się 20. Słuchajcie, no ten pojazd będzie z pewnością zupełnie inny niż V-ka. Ja tylko mam nadzieję, że niezbyt szybko go wprowadzą, ponieważ chciałbym jeszcze tą V-ką sobie zagrać. A no, zostało mi jeszcze odkrycie tej brzydkiej tak zwanej V-ki, jak ja tą ją nazywam. Tego kanciaka takiego. No i później tej właściwej, także no, mam nadzieję, że nie będzie szybko sprowadzony ten pojazd i spróbujmy coś wyniuchać z tych oto rzeczy. Dobra wiadomość jest taka, że garnek ma dokładnie taki pancerz jak wieża, z tego co widzę. Czyli prawdopodobnie 180 mm, natomiast no wszyscy tu będą pakować w ten garnek. Kurczę, już no przesadzili, że coś takiego u góry jest. Z boku strasznie, strasznie gruby pancerz. Co mamy jeszcze? Co mamy jeszcze? Tak to wygląda. Okej, z tyłu mamy troszeczkę gorzej, czyli pewnie jest 150 jakieś. Sporo chronione tym takim fartuchem, który otacza gąsienicę. Jedziemy dalej, z przodu nas interesuje. To jest przód, czyli z przodu nie ma żadnego weak spotu, z tego modelu przynajmniej to wynika. I mamy 200 mm, zarówno tutaj, jak i tutaj. To jest całkiem, całkiem, powiem Wam, ciekawe, bo o ile w mouse'a tam się przebija, no ale mouse jest bardzo często... A, chciałem powiedzieć, że mouse jest bardzo często losowany na dziesiątki. Mouse jest, słuchajcie, zawsze losowany na dziesiątki, więc tam działa są troszeczkę inne. Natomiast ten mały mouse będzie losowany czasami na dziewiątki, a powinien być w połowie bitew,
A jeżeli na dziewiątki, to i pewnie siódemki, także słuchajcie. Całkiem ciekawy pojazd się zapowiada, o ile ktoś lubi takie wolne rzeczy, brzydkie i grube. Ja lubię, więc pewnie będę tym grał. Co tu jeszcze mamy? No właśnie, no nachylenie nie jest tego jakieś tam rewelacyjne, no musicie przyznać. Natomiast, kurczę, jednak jest to 200 mm, no. Chociaż już widać teraz, że będzie to lepiej, łatwiej przebić chyba niż w fałce 9 poziomu, która po prostu przestanie istnieć. Tutaj z wieżą wszystko będzie ok. Z przodu 250 będzie na wieży. Ta płyta będzie prawdopodobnie nieprzebijalna. No, tak to z boku wygląda i tu jeszcze parę innych zdjęć było. O, właśnie. No, całkiem nieźle, całkiem... Gdyby nie ten dziadowski garnek, to byłby naprawdę OP tank, można powiedzieć. Niestety dziadowski garnek jest. Jedyne pocieszenie, że to gniazdo karabinu nie jest weak spotem, no bo chyba byłoby zaznaczone na modelu, chyba że model jest niedokładny. No, tak to wygląda. Nachylone ściany boczne. Słuchajcie, całkiem ciekawy czołg, aczkolwiek V-ka, która teraz jest, podoba mi się o wiele, wiele bardziej. No i dobra, ciekawy jestem, co wy myślicie o tym. Żegnam się z wami i do usłyszenia.